Jesteśmy teraz na naszym centrum treningowym. Posiadamy dwa pełnowymiarowe praktycznie boiska naturalne. No i sztuczną murawę, która wymaga gdzieś tam renowacji, no ale na razie nam tutaj, że tak powiem, spełnia warunki. Aktualnie chłopaki w Lidze Wojewódzkiej B1 grają mecz z Drakowem. Także coś się cały czas dzieje tutaj u nas na obiektach treningowych. To pierwsza drużyna tu trenuje też? Na tym, tak, za tobą tak. Jakby, pierwsza tak? Pierwsza drużyna. Tutaj staramy się trenować. Oczywiście no bywa różnie. Jest to zależne też od warunków i jak co, to tą sztukę mamy, żeby tam potrenować. Ale zazwyczaj to jednak tutaj na naturalnej murawie. Kiedyś, taką ciekawostkę jeszcze mogę powiedzieć, to był stadion pierwszej drużyny. Tu były dookoła trybuny. Murawy nie były w tą stronę, tylko były w drugą stronę. Znaczy jedna murawa. No i to był pierwszy stadion. A jak daleko jest stąd do klubu? Stąd do klubu, do siedziby. I myślę, że to kwestia czasowo to będzie, nie wiem, 7-8 minut. Więc to jest, no stadion jest w środku miasta, jest to, tak jak widać, specyficzny dość stadion między blokami. Także mamy swój urok. No a tutaj trenujemy, chociaż też raz w tygodniu trenujemy na naszej murawie, na stadionie. Jest pierwszy materiał. Dzwoni Szczesiński, który się zagubił w Jastrzębiu, słuchajcie. No harcerska. Zjeżdżasz tam, gdzie stała straż miejska, to skręcasz w prawo. Harcerska ile? Ile? 80? Co ile tu jest? Jaki tu jest adres? A no właśnie. No normalnie zjeżdżasz na dół, tutaj macie. Mamy generalnie gifty tutaj dla Adama i Sebastiana. Tylko musicie potwierdzić, czy polska piłka jest sexy. No słuchaj, ja współpracuję już od jakiegoś czasu z trenerem Kurdzielem, tak, bo oczywiście, że jest sexy. Nie ma tutaj, gra defensywna jest sexy, ale to jest polska piłka. My też redefiniujemy naszą grę coraz bardziej. Też uważasz, że polska piłka jest sexy? Jak najbardziej. To ja już mam tu, słuchaj, będziesz się trzymał? Myślę, że... Kurde, na miarę. Pięknie pasuje, Słuchajcie. Antydopingowy. Czekajcie na Maćkę, Siądę. Mano, w takiej pozycji cię zostawę. Defensywa jest sexy, pamiętam, użyłeś. Tak, defensywa dla mnie jest sexy. No bo tak. Wczoraj ten, pisałem z asystentem trenera Urbana i ten. I 4 mecze na 0. I przekazałem tylko, żeby powiedzieli, że trenerowi Urbanowi, że defensywą się wygrywa mecze. Proszę bardzo. Przyklei się tu, czy nie? Na magnes? Na magnes to jest. Tak. Na magnes. Powinno się trzymać. Jest. No. Myślę, że lepszej mowy motywacyjnej niż to już nie trzeba chłopakom, tylko nakreślić tutaj generalnie założenia. Ja bym chciał, żebyście wy w to wierzyli, bo nasza liga się zrobiła naprawdę atrakcyjna teraz. Ja to wiemy, my o tym mówimy co tydzień. O lidze, o pierwszej i o ekstraklasie też. Naprawdę się zrobiły atrakcyjne ligi, jeżeli chodzi o oglądanie meczów, to... Są emocje, są. Poziom się bardzo... No, a dlaczego się zrobiło atrakcyjne? Idzie młodość, jeśli chodzi o ławkę trenerską, nie? No tak, ale ostatnio szukałem pana zdjęcia, bo potrzebowałem do cytatu. Gdzieś tam z Wisły Kraków mi wyskoczyło jeszcze, nawet użyliśmy w programie. Jeszcze nie miałem gołębi. No. To wiesz, po dwóch stronach w Krakowie był trener. Wygrywanie jest seksy. Punktowanie i mamy. Wygrywanie jest seksy. Jedno jest pewne, lepiej wygrywać. Tak, zdecydowanie. Disco Polo nie leci, co ważne. Nie, ale też taka nuta mocna, motywacyjna. Dobra. Nie ma zamuły, Ed Sheeran nie, tylko raczej nie, takie... Raczej kopy. A w ogóle słuchajcie, to jest pierwszy vlog, chyba, gdzie jestem na vlogu, poza tym, gdzie mnie nie było. Gdzie nie jestem operatorem. To jest w ogóle dla mnie hit, jest z nami pierwszy raz Michał Czerwak. Masz dzisiaj operatora, Siemanko, żeby mnie pokazać. Się przywitaj, tak, to jest on, tak wygląda. Osób do głów. No. I dzisiaj ja pełnię tą funkcję zaszczytną bycia operatorem, także więcej zamówić Jonsona będzie na to. Zobaczymy, co z tego będzie. Będziemy się zamieniać. Chodźcie. Lecimy. Tyle będzie było. To są nasze szatnie, a tu są szatnie gości. To gdzie mnie, na kolejne też. Ja bym Teraz masażyk. Idźmy z tą kamerą! Kurwa, przeszkadzasz. Będzie się koncentrować na kamerę. No tak, nie ma sekundy. Mam to. Trener Kurdziel, chyba lekko na czerw podenerwowany, chyba lekko stremowany. Taki. Ale w końcu grają z liderem dzisiaj, to... Zgubiłem się tutaj pomiędzy tymi blokami, jest okolica, że tak powiem, taka gęsto z
zurbanizowana, no ale udało się. Pamiętacie, że to była pierwsza liga dzisiaj zwana? 88. Wow. To był jedyny sezon, kiedy graliśmy w najwyższej lidze. Rozumiem. Ceny biletów fajne, 400 zł. No i patrz. A kibice dzisiaj narzekają, że nie na tak naprawdę ten stadion fajnie wyremontować, odrestaurować, to lokalizacja sama w sobie jest taka osobliwa, nie? Nie ma takiej drugiej w Polsce, tylko właśnie... Garbanie ma po bloku. No ale to nie jest ten Łodzią, to są w ogóle jakieś bloki, wiesz, nowe budownictwo tutaj, wiesz, te bloki są takie charakterystyczne, stare, nie? Więc mówię, zrobisz tu fajny stadionik i naprawdę taki, wiesz, może nie jak Braga, nie takie okoliczności, czy tam te portowe łódzkie w skałach, ale też poniekąd w skałach pomiędzy blokami, tak? Teraz dajcie zbliżenie, zajebista przenośnia. Ale jakby zrobić taką ścianę tylną z bloku i wynajmować mieszkanie jako klub, to wiesz... Hotel już trzeba. No ale to dokładnie, jakby... Dokładnie. Ludzie by z całego świata przyjeżdżali, nie? Gra się jakby tym, co się ma, tak? Lokalizację nie zmienicie, ale fajnie można tutaj sobie ograć ten stadionik w jakiś przyjemny sposób. Nie? Ja to myślę nawet, żeby bo już się raz zdarzyło tak, że oprawę wychowatki zrobili z wykorzystaniem bloków, nie? Na bloku, no, tak, to pamiętam. To tak, pamiętam. Więc jeżeli będziemy walczyć o coś, to będzie kiedyś miał zgodę z GKS-em Jastrzębie, jeszcze w sumie całkiem niedawno, bo to było z 10, no może więcej trochę. Prawie poszło o dziewczynę. 15, nie wiem o co poszło, ale pamiętam, że swego czasu, jak jeszcze byłem młodszy, no to się zawsze na Jastrzębie raczej patrzyło pozytywnie na nas w sucie, nie? Dzisiaj... Dzień dobry. Dzień dobry. O, jak to ładnie. To jest pani prezes. Tak, nie widać, ale jest. Dzień dobry. Pani pomagająca, pani prezes. Słuchajcie, dzisiaj tyle na trybunach, tak wybieramy. Wybierają pierwszy strój nasz na a możemy sezon też wybrać? No dostaniecie też. Tak? Pewnie. Ręce się zaczęły trząść od razu. Wszystko, co tu będzie się działo, jest do wycięcia. Wszystko, co tu widzimy, jest do wycięcia. Okej, okay, no dobra. Czyli koncentracja, rozumiem, okej, okay, wiem o co chodzi. Filmuj mnie, wystarczy powiedzieć wprost. Ważny jest wynik. Meczu oczywiście. Jasne. Witam serdecznie, panie prezesie. Se prezentują, wszyscy se prezentują. Jesteśmy bardzo mili. Ej, no to dobrze trafili jak dzisiaj, bo my też wycianki to są, jakby nie jesteśmy... A. Tak, to już... Nie? No, przeklinanie, tak. Wulgaryzmy absolutnie. A co macie za okna, bloki? No, jak wszystko dookoła stadionu. Nie, Wawel! Jeśli się obrócisz, to wszędzie są bloki. No, czekaj, trochę jest tego. Zejdziemy tutaj. O kurczę. Ale to jest taka super jednostka w ogóle. Tak, jeden nie? Wielki blok. Jeden wielki w Kielcach jest taki ogromny. Słuchajcie, tutaj media nasze, ale nie ma ich, więc można... Aktualnie wszystko to są media. Nie no tak. Się tu są przepustki, można powycinać. Tu są nasze te. Tutaj co mamy? Media siedzą sobie... Aha, media sobie siedzą, są proporczyki. Nie masz swojego takiego miejsca tu? Tam jest. Jakieś tam twoje biurko jest tam faktycznie. Nie, nie udaje, że to jest moje biurko. Dobra, uwaga, sprawdzamy, czy jest woda w Jastrzębie. Dawaj. Proszę bardzo, proszę bardzo. Przerajcie się na zielono. Jest, patrz. Jest. Słuchajcie, rok temu jest. Nie było jej tutaj. idzie ku lepszemu. Idzie ku lepszemu, dokładnie. Aż się też napije, bo ciepło. Naprawdę mega gorąco, ja tu w kurce przyszedłem. No. Słoneczko nam też wyszło, także przywieźliśmy słoneczko do Jastrzębia, bo od rana lało, nie? Tak. A idealnie murawa będzie wilgotna. Delikatna. Ale co zauważyłem już teraz, wasi zawodnicy uśmiechnięci w Polonii. Tak, cisza. Może po tym jak wełna u nas był i tak śmieszkował, to no, idzie i zrywa. Ale wiesz, megalowski fajny szacunek, nie? Tylko mówię, że wiesz, tak trochę wesoło było, potem remis, strata punktów, to tak podejrzewam, że wiesz, mogło tak się trochę. To Poligo w sumie będzie nam wiedzieć, czemu nie zapunktować dzisiaj, tak? A te uśmiechnięte twarze. Boże, po prostu tak nam już przypisują różne klątwy po prostu, że. Moja już nie działa, ja już się w tym pomieszałem, wiesz, zupełnie już nie kojarzę. Gdzie szczęście moja klątwa już nie działa, także się skończyło, możesz mnie spokojnie gościć. Ja wam powiem, że ja nie wierzę w takie rzeczy za bardzo. Szapnia, ale są zabobony przecież. Są zabobony, wiesz, no, najlepszy trener ostatnich lat, robiący sukces z polską reprezentacją. No nie cofał, no to wiecie, no i... Franciszek się... Smuda, tak? Adaś, on to bajery nie cofał tylko. Ale teraz inaczej. No właśnie miałem wam zadać pytanie. I naszemu operatorowi dzisiejszemu, i Maćkowi ciebie nie pytam, z wiadomych względów. Maciek, Michał, z czym kojarzy wam się GKS Jastrzębie? Pierwsza luźna myśl. No z tym stadionem na osiedlu. Tak. Stadion to jest... tak jest trochę? Ja nie wiem, czy istnieje Maciek jakiś inny stadion. No, Maciek tam w ogóle. Ja wiesz, sięgam bo już tam wiesz, 13 sięgam, minut teraz ja będzie. Wszystko sięgam tutaj do przeszłości. Pamiętam, jako trampkarz tutaj przyjechałem na turniej halowy i zostałem najlepszym bramkarzem. Także pamiętam tutaj, dzień wcześniej kopałem sobie piłkę w pokoju i tak zapierdoliłem w kaloryfer nogą, że w ogóle nie wiadomo było, czy pojadę na ten turniej, nie? Bo mnie tak bolało całą noc.
ale zebrałem się rano, pojechałem i jeszcze tutaj na tej hali, tu jest gdzieś hala, nie? No to pamiętam, że statuetkę odebrałem, do dzisiaj gdzieś tam na półeczce stoi, także może to takie moje osobiste, ale z tym mi się kojarzy Jastrzębie, miałem wtedy... Z tym, że zapierdoliłeś w nogę. 11 lat, znaczy nie, to było dzień wcześniej, nie? Natomiast tutaj pan bardzo miło wspominam, ale chyba jednak z tym stadionem, no i ta zgoda z Hutnikiem, nie? Jednak no tak. Wiesz, jak gdzieś tam jestem związany z Hutnikiem, no to... Siłą rzeczy mi się no, to kojarzy do Jastrzębia, ale pozytywnie mi się to teraz kojarzy. Nazwiska. Rzucę pierwszy glik. Nie no, Zacharczenko. No. Nie, ale to historycznie. Glik. Skóraś. Skóraś, no. Skrobacz. Był. Skrobacz był. Tylko, że no, to nie chodzi o wychowanków, tak? No tak, ale... Żurkowski. Żurkowski tak, on bardziej, jeżeli chodzi o być mieszkańcem Jastrzębia, bo okay. Potem gdzieś tam bardziej urodził się bodajże w Pszczynie, mi się wydaje, no ale dużo czas dojrzewania spędził tutaj w Jastrzębiu. I trener Rakowa obecny, za chwilę. Rozpoczynający za niedługo swoją ciekawą przygodę Dawid Szwarga też tutaj. Jest z Jastrzębia? Czy... Jest z Jastrzębia. Tata, słuchajcie, Mirosław Szwarga to jest zawodnik, który grał w Odrze Wodzisław. Poważne granie, no i u nas też kończył karierę, także tata grał. Ty Odry to tak szkoda, bo teraz chyba znowu... No nie, no ja nie mogę tego powiedzieć przy... Maciek takie rzuca, takie gorące ziemniaki, wiesz? To jest bramkarz, to cię na refleks bierze. No nie świadomy, bo tak wiesz, skojarzy Odra Wodzisław, to bliska spadku, nie? Do czwartej ligi, a w sumie też Marka, nie? Jak sam powiedziałeś, jest to jakaś tam historycznie fajna drużynka. Mariusz Pawełek, który dzisiaj odpowiada za trenowanie bramkarzy u nas, to bardziej związany był zawsze jednak z Odrą, nie? Tak. Właśnie miałem zapytać się, co was łączy z Odrą, to już odpowiedziałeś, no tak. Zaświeciłeś. Kurczę, Michał, to zawsze jakimś od razu już quizowy klimat, jakieś trudne pytanko zadać, zagiąć. Musi być. Jeszcze jedna rzecz na koniec. Rzucamy symbolicznie. Donejcik od Migosza. Oby się ważyło. Proszę. Jakie macie w ogóle zasłony tutaj? Bardzo a propos. Diabeł tkwi w szczegółach. Poduszeczka, tak? Nie, to jest siedzisko w ogóle z logiem klubu. Sprawdzaj, testuj. Jak co podam dłoni, to zapadnie prawda. No widzę, że jest kamienko. Spoko. Wezmę se. Dla ligowca trzeba takie zrobić, a nie. No jest coś czego. A jest tutaj coś. Za awans do pierwszej ligi piłki nożnej. O panie. Taki kryształ, słuchaj. No to jest. Od razu wyglądał tak właśnie. No ale przedniebicka. A to nie, to jest na regenerację, tak? Słuchaj. To są odżywki, to widać, że chłopaczyna trochę... Nie, forma jest. Jest pan odżywek, pan. Widać, że działa. Frakcja trenująca, frakcja trenująca. Koka Jastrzębie! Wciągający klub! Wielosekcyjny. Pasja, która wciąga. Słuchajcie, są bloki, jest blisko, jest klub, czego nie rozumiecie. Mnie też możesz nabrać, ja też się wyjdę. Proszę bardzo. A można nawet kogoś pozdrowić, albo jaki wynik meczu dzisiaj będzie? 2-1 dla Jastrzębia. 2-1 dla Jastrzębia. I wygrany. Kolega na też pewno. 2-1? A może i nawet więcej. Więcej, nie? Więcej, chyba więcej. Co tam skromnie będziemy lecieć? Nie. Więcej, damy radę. Draziu, podzistamy dzisiaj może trochę. No, stadiony VIP-y tam, też was zapraszamy jak najbardziej. Na górę, tam gdzie przeszklone, tak? Tak, tam gdzie jest przeszklone, w środkowej części, nie? To jest nasza VIP-ówka właśnie. Maciuś, klimat taki, jak się wychowywaliśmy, nie? Lata 80, 90. No, zdecydowanie. Wy, jakie roczniki jesteście? Ja 92. O, to ja jestem. Lata 90. 8-5. To siema, ja też. Patrz, już drugi. Czyli masz. To. Dlatego wiem, komu kibicujesz. Słuchaj, ja mam 30 km z Bielska. Jeszcze wpadnę kiedyś. Zastanawiam się, jak to jest tam mieszkać i czy faktycznie ludzie, co tam mieszkają, to wiesz. Taka sobotnio-popołudniowa rozryweczka, że no to na balkonik. To idziemy do nich. Na balkonik i ten. Przydałoby się tam zapukać do drzwi, dzień dobry, tak. Oglądacie mecz Jastrzębia, chodźcie pokażcie, jak macie z balkonu widok, nie? Tam jest sektor gości, ja tam siedziałem kiedyś, byłem tu na wyjeździe z Podbeskidzie, 2-2 remis w ostatnich minutach. Krzysztof Zaręba, którego pewnie już nikt nie zna, ale ja pamiętam. Podbeskidzie jeździ na wyjazdy? Jeździ. No byś się zdziwił, kolego. No byś się zdziwił. Zobaczymy ile będzie czarnych koszul dzisiaj. Podobno dużo. Tak, dużo? No nie wiem. Okej. Okay. Tak mi się wydaje, ale nie wiem. To nie. Nie, tu jest coś, co kiedyś było trybunał. Ciekawe, czy tam były kiedyś, bo nie wiem, czy ten... Ale z drugiej strony... A nie, bo to z drugiej strony jest. Mamy trawę i też się zastanawiam, czy tam kiedyś były trybuny, czy po prostu... Czy były w planach, nie? Aha. I do dziś są. Z zewnątrz jest jak jest, ale w środku no nie ma się do czego przyczepić.
W sensie co? No infrastruktura klubu w środku, tamte pomieszczenia, to wszystko, no to chyba takie... To... Wiesz, ja mam trochę dysonans, bo wczoraj byłem w Łodzi na UKS-ie. No nie porównuj tego, to bardziej tam to... zniż Pruszku, wiesz... Tak, ale to jest taka różnica właśnie, UKS też długo czekał na stadion, nie? W końcu się doczekał. No tak, no co tu dużo mówić, no fajnie jakby to był remont generalny, piękny stadion. Jakieś tam plany powoli są. Natomiast ja, my lubimy takie rzeczy, ponieważ ma to swój urok, ma to swój klimat. No gdzie masz bloki tak blisko stadionu, gdzie obejrzysz sobie na piątym piętrze Farida Aliego albo innych albo zawodników gwiazdy przyjeżdżające tutaj z innych tych. Ja też to wiesz, zastanawiam się, czy jest drugi taki stadion w Polsce, że jest tak w środku osiedla, że aż tak, bo czasami... No, no to dajcie znać w komentarzach. Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli tak gdzie jest. Ewentualnie czegoś takiego szukać, czy to jest taki fenomen, ewenement, nie? Maciek, dlaczego jeździmy po takich stadionach? Dlaczego kochasz dobry, polską piłkę? No bo kochamy polską piłkę i każdy stadion ma swoją duszę, każdy stadion ma swoją historię. Co on wziął? No dzisiaj okulary, powiem ci, niebanalne. No, dziękuję bardzo. Valentino, w każdym bardzo. Razie... Ale po, ale kanał się rozwija, ale widać, że pięć koła pykło. Ale pompujesz. Nie, no słuchajcie, no, każdy stadion ma swoją charakterystykę, swój styl, swoje powietrze, że jak ja to czasami mówię. No i tutaj naprawdę jest to bardzo wszystko charakterystyczne. Wiadomo, że już leciwe, wiadomo, że już... jakby się to często śmiejemy, Estadio da Gruz, tak? Ale na Hutniku trochę jest podobnie, w sensie zalatuje ci takim znaczy, tak, no, oldschoolem, znaczy, wiesz, ta nowa korona, huta i tutaj, no znaczy to... ta korona i w ogóle, no to trochę je, no wiadomo, że nie przyłożysz jagód kalki, natomiast no jest pewne podobieństwo, no bo te stadiony były podobnie budowane, nie, mniej więcej. Też jest tutaj ten stadion w Niedce, tak samo jak na Hutniku. No, dzięki temu ta trybuna taka w miarę wysoka. Tak, no natomiast no, mówię, położenie stadionu tutaj jest zajebiste, jest naprawdę klimatyczne i tak jak tutaj mówiłem wcześniej, jakby tutaj odrestaurować to wszystko w taki naprawdę porządny, fajny sposób. Zrobić też tutaj trybunkę z drugiej strony, gdzie jest ta trawa. To Michał, nie wiem, czy pokażesz, tak, czy tak nie. Już pokazuję. Tą trawę. Czy pokazywałem tam na przebitkach to sobie. Zrobić jakąś fajną, skrótną trybunkę, to myślę, że naprawdę to by było spoko, nie? Klub ogólnie, budynek jest bardzo zadbany w środku, więc tutaj nie mamy większych zastrzeżeń. Nie, gacie poprawią. Nie, ja ci twarz filmuję, spokojnie, za dużo informacji, słuchaj, ja tu, nie bój się, jesteś w dobrych rękach. Natomiast no te betonowe takie, wiecie, trybunki bez krzesełek, bez niczego, to umówmy się, że to wygląda średnio. No jest też taka szkoła, która to zasłania jakimiś wielkimi plandekami na przykład, nie? I sprzedaje jako przestrzeń dla sponsorów też dodatkową. Parę groszy zawsze wpadnie. Wielki inny baner ligowca tutaj mi się. Na przykład, oczywiście. Myślę też, że w ogóle tutaj usytuowanie tego sektora dla gości jest takie średnie, bo wiemy, że nawet jak przyjedzie grupa kibiców drużyny przeciwnej, to fajnie jak te grupy się widzą, nie? Jak one tak korespondencyjnie walczą na dopingi i tam jakieś wrzuty. A tutaj, widzą, no a tutaj wiesz, no młyn jest... widzą bardzo blisko są. No ale tak mówię, no to mi tak średnio mi się chodzi wydaje. Chodzi ci o to, że nie są po drugich stronach. Tak, tak, tak. No. Z reguły zauważ, że jak kibice wybierają sobie miejsce na młyn, to za bramką. No, nie zawsze, natomiast z reguły chodzi o to, żeby właśnie była ta, tak jak na przykład na 100 milu, nie? 100 mil i Olimpia, wiesz, naprzeciwko siebie. Aha. I wiesz, to jest spoko, nie? A tutaj to usytuowanie jest takie se, moim zdaniem. No, ale cóż, no, tak kraje... Krawiec kraje, jak mu materiał staje, tutaj myślę, że no jest trochę rzeczy do odrestaurowania, natomiast no ma to swój klimat, ma to swoją duszę. A to trenersko, a aktorsko to Daniel Craig chyba, nie? Cześć! Coś w tym jest, nie? Daniel Craig. Siemanko, cześć. Zwiększył, wiedziałeś. Rzeczywistości? Tak, no, mówię. Miałem takie. Szkoda, że nie do góry. I'm Bond, James. No, uśmiechamy się właśnie z tego na ligowcu, bo tutaj naprawdę to podobieństwo jest uderzające. Zresztą każdy jest do kogoś podobny, jakby się tak nie, bardziej jest żywy trener taki już mokry, bo tam padało mocno. Tak, i wtedy jak to już... w Bondzie, jak w Bondzie. Jest nie? I trener Rafał. Gdzie jest ten trener Rafałego? Szukam cały czas. Ja na pewno. Dzień dobry, trenerze. Tak, dzień dobry. Cześć, ja tam sobie siedziałem na górze. Trener lubi na trybunę. Trzy razy nas zaprosić na kawę. Ja nie się. Siema. No ale tam się będziemy wymieniali. Dawaj na trybunę. Siema, brazy. Podzistamy. Podzistamy. 10 minut do meczu. No, frekwencja. Tragedii nie ma, szału też nie, jeśli chodzi o Polonię. No to wiesz, na tym sektorze gości. No i co, za momencik zaczynamy. GKS Jastrzębie, Polonia Warszawa.
Ja myślę, że to jest taki raj dla takich ścibskich sąsiadek, co sobie lubią w oknie posiedzieć. Dziękuję. Teraz na żywo widzimy Zachara. No jest, 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 wielki chłopak. Kurwa, kawał, no. Jest, jest, kawał chłopa. Szczesniewski większy, ale... Znaczy szerszy, ale nie wiem, szerszy, ale nie wiem, czy wyższy. Ja bym tak, kurde, chciałbym zobaczyć, jak tak, wiesz. No ale szerszy jesteś. Ja bym tak chciał zobaczyć sytuacyjne zagranie, rzut rożny. Maciek do piłki, żeby złapać. Zacharczenko tam z apetytem na bramkę i ciekawy jestem, kto by się odbił. No ciekawe, ciekawe. Bo kurde, myślę, że tutaj ciężko stwierdzić. Na balkonach też nie ma większej frekwencji niż na stadionie. To jakieś tam pojedyncze. To są chyba lodzie, nie jestem ekspertem, ale to chyba są lodzie, a nie balkony. Myślisz, że w tamtym roku budowali lodzie? Wydaje mi się, że balkony po prostu. No nie wiem, napiszcie w komentarzach. Moja żona jest. Co wtedy budowali? Co wtedy budowali? Szkoda, że stadion do końca nie budowali. Jak tam, Maciek? Hutniczek? A patrzę, no sprawdzam nie tylko Hutnika, ale też ogólnie, wszystkie śledzisz? Inne wyniki. No i ciekawy, ciekawy. Ja lubię tak, że tak powiem, być w wielu miejscach naraz, więc tutaj śledzę spotkanie i też śledzę, co tam się dzieje na dnie i na górze tabeli. Multifunkcjonalny Maciej Szczesiński. Dokładnie, dokładnie. No trzeba być na bieżąco i trzeba to śledzić. Znaczy trzeba, nie trzeba być, ale ja lubię tak być. Jak to w Killerze było, aha, prezydent jest wiecznie live. Ciekawa rzecz. Dzisiaj kibice GKS-u wybrali salon Peugeota zamiast dzisiejszego widowiska. Jest wywieszony rzeczywiście transfer. Coś jest na rzeczy, nie? Coś... Może Peugeot ma zniżki dzisiaj jakieś albo coś. No, coś tam się... Kto ma wiedzieć, ten wie, jak to się mówi. Polonia dotarła na mecz. No i tutaj dwóch potężnych chłopów dyskutujących o piłce. Czy może być piękniejszy obrazek niż dwóch przyjaciół rozmawiających o piłce? Wow! Ale urwał! Proszę Państwa, nie powiem inaczej, ale zajebał! Bramka kolejki chyba, kurde, nie? Jeszcze nie rozstrzygajmy, ale... Ale tam się złożył idealnie. Się nie przestraszył Polonii, nie? Tak, cisnęli od początku. Z mocnym nastawieniem na zdobycie gola i się udało w minucie numer. Balkony szaleją. Tam jest gdzieś Telebin, ale ten, balkony szaleją. Jak tam na balkonie sytuacja, pani Grażyno, panie Januszu? Jaki wynik meczu? 1-0 dla GKS-u Jastrzębie. Wiesz co mi się, ja jestem i ostatnio też mi się takie robią, że ja muszę tak dwa, trzy razy dziennie tak konkretnie noc, najlepiej popsikać jakimś tym. To ja cały czas... Widzisz, że on siedzi? Ty, faktycznie. No, tam go trzeba złapać. On tam poszedł? Tak. No tam, a czemu tam siedzi? No, no, no chyba, że nie chce z kibicami. Nie, nie, bo no, bo on poza ławką dzisiaj. Jeden, jeden, Polonia wyrównuje. Michał Bajdur z Woleja, bardzo ładny strzał. Cieszy się grupa kibiców ze stolicy. No i Grzesiek Drazik nie dał rady. Jest kotem. Dobre widowisko, ja jestem zadowolony, powiem szczerze, bo tutaj nie widać, żeby Jastrzębie grało o pietruszkę. Zresztą trener Kurczel nam mówił przed spotkaniem, że tutaj herb jest z przodu i za coś się walczy, nawet jeżeli już jest gdzieś tam w miarę spokojna sytuacja. O, Polonia taka, to początek taki niemrawy, nie? Myślę, że zestresowana też na dużej presji po tym remisie z Zagłębiem. Frekwencją? Frekwencją myślę, że nie. Może być troszkę tutaj rozkojarzona tym anturażem stadionu, bo pewnie nie codziennie się ogląda takie. Ale kibice już przyszli, ale przepraszam. Kibice Jastrzębia dojechali.
No nie zobaczyli pięknej bramki dla swojego zespołu, pewnie, że nie wiem, czy żałują, ale sobie zobaczą. Może na skrótach albo na naszym vlogu. Natomiast Jastrzębie fajnie wyszło nastawione, bez kompleksu, bez kompromisu. Wyszli, zagrali, strzeli ładną bramkę. No ale teraz się Polonia budzi, jak to Polonia. Czasami początek przespany, ale teraz będzie walka do końca. Będzie śluska z akcją do Bajdura. Jest rzutka. I co? I nie ma. Zabrakło kogoś, ale dalej Chodecki. Nie jestem przekonany, że takie wrzutki przy tym Zacharczence to jest dobry pomysł. Ja tu bym raczej poszukał takiego grania, wiesz, dołem gdzieś tutaj w tych obszarach boku boiska. Bo ewidentnie takie wrzutki to są zbierane. To Zacharczenko to jest po prostu jakiś mutant, kurde, naprawdę. Ciężko, to ogólnie wysoka obrona. Ciężko tutaj dokładnie jest, przecież też Golak, no to czyszczą. Jakbyś miał takiego obrońcę przed sobą? No to złoto. Złoto? Świetna sprawa. Złoty mutant. Pozdrawiamy. Jak będzie oglądał? No powiem szczerze, że po takiej ilości schodów, no nawet jak mieszkam na trzecim bez windy, to się zmęczyłem. Dobra, jesteśmy sobie w strefie tutaj za stadionem. Tam jest sklep, pamiątki, piwko, taka trybunka. Idziemy coś pozwiedzać dalej. Maciek sobie pali. Dalej sobie palisz. Elektryka. Także. No tak to u nas jest, no słuchajcie. Ten tak niepalący chłopak. Ja czekam na VIP-a tam na jakieś początki. Fajnie, że jest kąski. Zobaczymy zaraz. Fajnie, że jest pogoda, nie? Bo jednak tutaj wiesz, jakby lało, to nie byłoby tak przyjemnie. Nie, no, jednak zrobiło się. Pogoda jest fajna, fajna. Słuchajcie, no to już jest po prostu tradycja. Gdzie nie jesteśmy? Tam jest i trener Misiura. Zapraszamy serdecznie do wywiadu przeprowadzonego nie tak dawno z tym oto miłym trenerem. Chłopaki pierwszy raz mają możliwość porozmawiania. No to teraz potrwa całą drugą połowę zapewne, jak będą rozmawiać. A tutaj trener Dariusz Banasik. Co to mamy, panie Michale? Perspektywa VIP-owska, taka speakerska, no, troszkę. Tak, właśnie, gdzie jest speaker? Trzeba. Obok, tak? Obok. Aha, czy idziemy zobaczyć, co tu jest dalej. W ogóle ciekawostkę jeszcze mam, bo się dowiedziałem przed chwilą, że Netflix kręcił, wyobraźcie sobie, serial tutaj na stadionie. No, polski jakiś w lata 90, no to idealnie się nadaje ten obiekt do tego. I w Kaliszu też kręcili. Coś o piłce, coś o kibicach chyba. Także taka ciekawostka. Gdzieś tu coś ma być malowane, jeszcze ściana, bo to wszystko trwa. Także będziemy oglądać na pewno. Ciasteczka, już trochę wyjedliśmy. Jest smalczyk, są ogóreczki. Jest gosik po częstunku. Wyjedliśmy też. Tutaj moja scena zbrodni. Zobacz sobie buta. Jest. No właśnie tego buta miałem pytać, bo widziałem. To co to? Paula Gascoigna. O, szacun, to akurat fajne. Ale Bonik tutaj też co, jakoś osobiście to wręczał, tak w ramach pamiątki? Czy nie wręczał, czy po prostu wspominamy? Okej, okay, spoko. Trafił uderzyć, ale zdecydował się inaczej. Druga bramka dla Polonii i drugi raz Michał Bajdur. 2-1 dla gości. No i Polonia w tym momencie, jeżeli tak by się to skończyło, to dopisze 3 punkty i przybliży się do awansu bezpośredniego. Troszkę się nam wyklarowała ta sytuacja z kibicami, był protest w pierwszej połowie, dlatego nie było na trybunach kibiców Jastrzębia. Doszli na drugą połowę, zrobił się doping, zrobiła się atmosfera, znacznie lepiej pod tym względem. Też tutaj delegacja z Warszawy ma konkurencję, ale trzeba przyznać, że niesie się doping, zrobiła się fajna atmosfera w drugiej połowie. No brakowało nam tego w pierwszej na pewno. No i walka do końca, bo jeszcze tutaj Jastrzębie nie składa broni. Polonia będzie chciała to dowieść, wiadomo, tam każdy punkt cenny.
Myślę, że te obrazki mówią wszystko. Zmęczeni. Jastrzębie załamane. Polonia zmęczona, ale szczęśliwa, ale widać, że ten mecz kosztował. Brawo! Brawo, Mile! Gratulujemy! Brawo! Brawo! Super, bracie! Wiem, jest ciężko, wiem. Ale warto by. Nie mamy do pana, nie idziemy, się zakotowali. Tak, obiecane jest. Jak chcesz, to mnie możesz się pójść i zawiesz, co? Jesteś, tak. Ale masz tutaj zabawkę. Tomek jej obiecał koszulkę. I ma za life, to jest ona. Podsumowanie ligowcowe. Cudu nie było, niespodzianki nie było. Polonia zrobiła swoje, bardzo cenne punkty myślę, ale też gratulacje dla Jastrzębia, bo pokazali charakter, wyszli zagrać otwartą piłkę, prowadzili 1-0. Było tak, sexy. Czasami było sexy, tak jak trenowie. Czasami ta jedna akcja robi różnicę, no to tak było chyba, nie? Nie, Jastrzębie postawiło dość trudne warunki, jeszcze w końcówce mieli jakieś tam swoje sytuacje, mogli uszknąć punkt, ale Polonia za mocna jednak. Ta szerokość kadry też, to co rozmawiamy często, jednak robi swoje i co, i Polonia chyba już tak jedną nogą w pierwszej lidze, no taka prawda. To teraz ładnie proszę zapowiedzieć następne wyjazdy, łapki w górę, suby, proszę panowie. Nie wiem, gdzie pojedziemy na następnego vloga, ale... Gdzie napiszecie w komentarzu. Dokładnie, oglądajcie nas, lajkujcie, subujcie, no idziemy do przodu, rośniemy jako społeczność, myślę, że naprawdę też ta wiosna bardzo owocna. No i co, no napierdalamy dalej, no lecimy, po prostu, lecimy. My się nie zatrzymujemy, lecimy, bądźcie z nami w tej naszej drodze kibicowsko-piłkarskiej. Dzisiaj pokazaliśmy wam taki kawałek futbolu polskiego. Mam nadzieję, że się wam podobało, że znów coś ciekawego zobaczyliście. Subskrybujcie nasz kanał po więcej. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy patronom też i polecamy, jeżeli ktoś ma taką możliwość, jakoś nas wesprzeć, bo te wyjazdy też wiadomo w dzisiejszych czasach sporo kosztują. Ale jeżeli nie macie takich możliwości, wystarczy łapka w górę, wystarczy subskrypcja lub komentarz. Pamiętajcie, że te reakcje naprawdę dużo dają.
a chętne kluby też zapraszamy do kontaktu. Jastrzębie nas zaprosiło, ugościło. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Także żegnamy się i pum!